Cześć, dzisiaj chcemy zaprezentować kamerę Canon FTB, młodszego brata aparatu F1, wypuszczony na rynek, powiedzmy, amatorski. F1 był przeznaczony dla profesjonalistów, ten dla całej reszty, ale może nie różni się zbytnio od swojego starszego brata. Poza tym, że starszy braciszek posiada mnóstwo akcesoriów, możliwy motor do przesuwania filmów i wymienne pryzmaty, tutaj tego nie mamy, ale cała reszta jest z wykonania bardzo solidnie. Aparat oczywiście w pełni mechaniczny, w pełni metalowy. Zacznijmy od początku. Tutaj wejście na światłomierz. Światłomierz włączymy za pomocą tej dźwigienki, jak jest na on. Wiadomo, włączony, włączony. Puścimy check. Check sprawdzamy, ustawiając ISO na 100 i czas na 1000. Wtedy robimy check i w wizjerze pojawia nam się wskazówka. To pokażę może później, jak wygląda wizer w środku. A tak, myślę, że klasyka. Pokażę może to, co od razu nie jest oczywiste. Aparat, nie tak jak inne amatorskie lustrzanki, posiada blokadę lustra. Żeby zablokować to lustro, wystarczy tą dźwigienkę zrobić w ten sposób. Później pociągnąć za to i do końca to. I teraz lustro jest podniesione i możemy strzelić fotę. Nie używając lustra. Przydaje się to w zdjęciach na statywie, kiedy nie chcemy, aby lustro wprowadziło jakieś wibracje, które mogły być nieszczególnie fajne, jeśli chodzi o, jeśli komuś zależy na bardzo ostrym zdjęciu. Czasy od B 1 sekundy do 1 tysięcznej, taka powiedzmy klasyka w tych lustrzankach. Rzadko pojawia się 2003 czy więcej, ale rzeczywiście trzeba zaznaczyć, że Canon F1 posiadał czas 1/2000, przepraszam, tego oczywiście w aparacie na początku nie ma, to w ogóle pochodzi z cyfrowej wersji, tak jest aparacik ogołocony. Ok, otwieramy, wiadomo, hop, nie wyskakuje, w sumie nie wiem dlaczego. To jest mój drugi taki aparat FTB, ale ten jest w nienagannym stanie. Tutaj system Quick Load, pokażę to może, jak już będę coś, jak zaraz nałożymy jakiś film. Gawka. Może teraz z podniesionym lustrem. Powinno się tylko wsunąć. No i tak było. Dobra. Ok. Czasomierz, wiadomo, z drugiej strony. Obiektyw z tej technologii montażu na pierścień. Przykładamy, przesuwamy. Jeśli chcemy sobie podziałać na przysłonie roboczej, sprawdzić jak to wizjerze wygląda, wystarczy popchnąć tą dźwigienkę podczas robienia zdjęć. Pokażę może teraz, jak włożyć film do tego aparatu. W teorii nie powinno być to w ogóle trudne. Ale właśnie miałem taką przygodę, że źle mi się nałożyło, przez co wystrzelałem film w sumie nie naświetlając go, ale oczywiście zorientowałem się w porę. W teorii wkładamy film, przesuwamy dotąd, zamykamy i już powinno być ok. Ale jako, że raz mi się to nie powiodło, wolę drugi raz nie ryzykować i po prostu wepchnę sobie ten film, ten mechanizm, żeby się rzeczywiście tam włożył. Ok, teraz się już raczej włożył, więc teraz pozwolę sobie zamknąć, mieć po prostu pewność, bo rzeczywiście Quick Load, właśnie ta sygnatura na to wskazuje, że to jest system Quick Load. Miał dużo pozytywnych, jak i negatywnych opinii. Pozytywnych przez to rzeczywiście, jeśli chwyciło, to był bardzo szybki mechanizm, a jeśli nie chwyciło, no to rzeczywiście, nie dość, że tam trochę gniotł film na początku, to zdarzało się, że to było źle nawinięte. Zobaczmy, czy czuję opór. Do 3 razy. Dobra, jesteśmy na 0 i czuję opór, także nawinął się film. Pokażę teraz w środku wizjer. Te dwie czarne kreski, które widzicie, to jest wada fabryczna. Nie tyle co fabryczne, co po prostu nie przewidziano, że tak długo aparat będzie w użytku i te kreseczki, co widzicie, to są odpryski farby w tym pryzmacie.
nie w pryzmacie, tylko w całym układzie wizjera, z tego co się dowiedziałem, bo miałem dwa takie aparaty i obydwa właśnie miały ten sam problem. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu macie obecne nastawienie. Włączę światłomierz, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Teraz widzicie, przestawiłem na 250, a światłomierz jest, to jest ta kreseczka po prawej. I muszę się dobrze ustawić. O, przepraszam. I teraz zmieniam przysłonę aparatu i jeśli te kółeczko wejdzie w tą kreskę, znaczy, że jest dobrze naświetlone zdjęcie. Kreską manipulujemy to za pomocą tego. Zróbmy na przykład teraz 15. I teraz jest dużo wyżej ta kreska, także ustawimy wyżej to i wyszło, że mamy teraz na między 8 a 11 przysłonę. Wyłączamy. Jedyna wada tego aparatu to, jakby nie patrzeć, system quick lock, który powinien być właśnie pozytywną cechą, i to, że światłomierz albo cały czas działa, albo nie działa, nie jest zsynchronizowane ze spustem i przez to bardzo często się zdarza, że zostawia się włączone światłomierz, bardzo szybko się to rozładowuje, albo jak to się robi zdjęcie, to czasem się zapomina i to zawsze trochę przeszkadza. Bateria również już jest niedostępna na rynku, są zamienniki, można wsadzić tam baterię o wyższym napięciu, co oczywiście skutkuje przekłamaniem w światłomierzu. I również jest bateria, tego co słyszałem, do aparatów słuchowych, tak zwana cynkowo-powietrzna, muszę się upewnić, ale tak to wygląda. Obecnie nawet nie wiem, jaka tam jest, nie rozkręcałem jeszcze, nie byłem ciekawy. Okej, to chyba wszystko. Aparat bardzo polecam.